Cześć, witajcie. Będę robiła dzisiaj patisony. Patisony w zalewie octowej. Mam przygotowane tam, widzicie, słoiczki wyparzone i umyte i wyparzone. Do patisonów potrzebujemy cebulkę. Ja pokroiłam w pół plasterki. Marchewkę. Moja jest w słupki. Może być naprawdę na różne sposoby krojona. Tu mamy jeszcze czosnek. I zalewa. Do zalewy będzie potrzebne mi tak: łyżeczka gorczycy, 6-7 kulek ziela angielskiego, 10-15 ziarenek pieprzu i 2 listki laurowe. Tutaj mam 6 szklanek wody, 1 szklankę octu, 5 łyżek soli i 6 łyżek cukru. I pierwszą czynność, którą właśnie będę wykonywała, to dodam sól i cukier. Ocet. Dodam też kuleczki pieprzu, gorczycy, liść laurowy. I wstawiam teraz, zagotuję moją zalewę. I zaczynam teraz przygotowywać słoiczki. Ja moje patisony kroję właśnie w ten sposób. Mniej więcej takiej wielkości będę też kroiła te większe. I co robię? Na dno słoiczka wrzucam trochę marchewki. Troszkę cebulki. Pół ząbka czosnku i układam patisony. Układam je luźno, właśnie w ten sposób. I tak postępuję z każdym słoiczkiem. Możemy na wierzch jeszcze dorzucić odrobinę marchewki, żeby było kolorowo, cebulkę i zalewamy gotującą się zalewą. Jeśli mamy takie starsze trochę patisony, to ja wycinam te gniazda nasienne o w ten sposób i tam jeszcze trzeba ładnie wyciąć i zostaje sam miąższ. Nie obieram ich, bo są dosyć młodziutkie. Nie obieram ich. I tak postępuję z każdymi słoiczkami i za chwilę zalewam. No i w międzyczasie, kiedy ja układałam moje patisony, już mi się zaczyna gotować zalewa. Wyszło mi 3 takie większe słoiczki, 5 średnich i taki jeden malutki jeszcze został. Będę zalewała je gorącą zalewą i będę pasteryzowała. Wstawiam też w tej chwili już wodę do pasteryzowania, żeby była gorące słoiki do ciepłej, dosyć ciepłej wody. Będę pasteryzowała około 15 minut od zagotowania się wody. Wyglądają przepięknie. Moja zalewa się zagotowała i zalewamy słoiczki. O, tak, żeby było bardzo na równo z wieczkiem.
na razie ja układam przykrywki, a później będę je zamykała. Ja będę teraz pasteryzowała. Na dno garnka wyłożyłam ściereczkę, żeby słoiki nie miały kontaktu z dnem. I ustawiam swoje słoiczki. I może jeszcze jeden tu wejdzie. Tak, żeby się też nie stykały i nie dotykały ścianek garnka. I będę, kochani, pasteryzowała. O, widzimy, zaczyna się woda gotować. Na wolniutkim ogniu 15 minut, około 15 minut, prawda? Na wolniutkim ogniu i wyjmujemy je do góry dnem, denkiem do dołu. I mamy przepyszne patisony na zimę. Kochani, żegnam się z Wami serdecznie. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, będziecie na bieżąco z moimi przepisami. I żegnam się z Wami. Cześć!